Galeria Czwarty Poziom to przestrzeń niezwykła, inspirująca wielu artystów, ale my po długiej przerwie zatęskniliśmy właśnie za czystą formą, a przede wszystkim za piękną fotografią i za muzyką. Stąd na naszych pięknych białych ścianach pojawiły się czarno-białe portrety niezwykłych jazzmenów. W większości ich już nie ma z nami, ale co bardziej zaskakujące, to autorstwa osoby, którą przede wszystkim Państwo znacie z niezwykłych przebojów, chociażby wymienię Zielono mi, Do zakochania jeden krok, a dla mnie osobiście niezwykłego jazzmena, fantastycznego perkusisty, który tak naprawdę tworzył historię polskiego jazzu, a jak się okazuje, również ją utrwalił. Mieliśmy piękny wernisaż prac fotograficznych Andrzeja Dąbrowskiego, wspaniałe fotografie przypominające nam czasy w zasadzie świetności jazzu w Polsce, ale też takiej kolebki jazzu, bo tam były największe nazwiska, największe autorytety, które tworzyły ten styl. To było przepiękne. Później przenieśliśmy się kilka pięter niżej na jam session i miałem okazję zagrać kilka utworów z wspaniałymi muzykami ze Szczecina, z Big Bandu, z Filharmonii, ale nie tylko. Śpiewała z nami Magda Wilento. Bardzo piękne, kolorowe kolaże różnych kompozycji jazzowych. Bardzo się cieszymy, ponieważ po raz pierwszy w historii Lodowego Pałacu mieliśmy jako Filharmonia w Szczecinie możliwość zorganizowania jam session. Filharmonia lubi zaskakiwać. Pomyśleliśmy, że przy okazji tak wyjątkowej wystawy Photo Jazz pana Andrzeja Dąbrowskiego, który oczywiście jest znakomitym perkusistą, wokalistą, a tutaj jednak w odsłonie nieco innej, ponieważ jako fotograf jego fantastyczne prace stały się dla nas takim pretekstem do tego, żeby zorganizować jam session i żeby troszeczkę powspominać i dać ponieść się tej wyjątkowej muzyce, jaką jest jazz. Nothing if it ain't got that swing. Do I, 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 do I. Nagle okazuje się, że wokalista o niezwykłym, przepięknym głosie, niezwykle ciepły człowiek, dowcipny, fantastyczny perkusista, również miał przez długie lata niezwykle sprawne oko do tego, aby całą ekspresję jazzu przelać na właśnie obrazy zapisane światłem, jak to nieraz się mówi o fotografii, a ja dzisiaj jestem dumna, że zagościły Filharmonii i wierzę, że niebawem w ślad za tymi fotografiami pojawi się tenże sam artysta u nas już może w odsłonie muzycznej.